Dwa razy do roku organizujemy taki rodzaj pokazów, konkursu, modeli, które wykonują nasi uczestnicy. Wszystkie te modele, które z tyłu za nami są i pływają, są własnoręcznie wykonywane. To nie są żadne kity składane i tak dalej, tylko oni się sami składają. I pływamy po prostu, cieszymy się z tego. Te modele są tak pomyślane, żeby w ciągu jednego roku go zrobić, złożyć. I oczywiście to wyposażenie elektroniczne, czyli radio, silnik napędowy, to już instruktor pomaga mocno. Ogólnie się od dziecka interesowałem okrętami i dołączyłem do takiej grupy modelarskiej w Pałacu Młodzieży i zacząłem robić ten model. Jak długo robiłeś swój model? Około 2 lat. Trzeba mieć dużo cierpliwości? No tak, trzeba mieć. Dzieci raczej takimi pływającymi rzadko mają możliwość tak na co dzień pływać. Raczej jeżdżą samochodzikami, jakimiś ewentualnie latają. Natomiast tutaj jest wymagana woda do tego. I przyjemność samego pływania. No. Dzieci zawsze to rajcuje.